ale jakie takie dyskusje. Tego spotkania. Jedźmy na podwale. Do czego ja się zobowiązałem, że będziemy razem pracować tutaj w Pałacu Prezydenckim nad swoistym przeglądem prawa dotyczącego samorządu terytorialnego. Że takiego przeglądu wspólnie tutaj dokonamy, że w Kancelarii Prezydenta, czy przy Kancelarii Prezydenta, przy Prezydencie Rzeczypospolitej zostanie powołany zespół, który tym się zajmie i że właśnie przedstawiciele samorządu terytorialnego przede wszystkim wezmą w tym zespole udział. Że to państwo będziecie mogli się wypowiedzieć i te bolączki mnie jako prezydentowi wskazać, przedyskutować je, które kierunki są dobre, co się sprawdziło, co się nie sprawdziło, co można usunąć, a co trzeba wprowadzić. I druga konkluzja, dla mnie również bardzo ważna, to jest to, że przedstawiciele samorządu są otwarci na dyskusję na temat przyszłych rozwiązań ustrojowych dotyczących samorządu terytorialnego. Ja zapowiedziałem, że będę chciał referendum konsultacyjnego w sprawie przyszłych przekształceń ustroju Rzeczypospolitej, oczywiście jeżeli Polacy uznają, że one są potrzebne. I że w związku z tym chcę, żeby zostało przeprowadzone w naszym kraju referendum konsultacyjne. I zaproponowałem, żeby przedstawiciele samorządu terytorialnego w sprawie tego referendum konsultacyjnego, w sprawie pytań tego, czy jakieś kwestie związane z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego, z pozycją ustrojową samorządu terytorialnego, z kształtem ustrojowym samorządu terytorialnego, powinny się w tym referendum również znaleźć. I uzyskałem takie zapewnienie, że jest otwarcie na dyskusję w tej sprawie. Dziękuję za to, bo dla mnie to jest kwestia ogromnie ważna, żebyście to właśnie państwo się na ten temat wypowiedzieli. Czy uważacie, że powinniśmy zadać naszym rodakom jakieś pytania w tej kwestii, w kwestii przyszłości samorządu terytorialnego? Jak on powinien być zbudowany? Jak on powinien być osadzony konstytucyjnie? Czyli co, jakie elementy związane z samorządem terytorialnym w polskiej konstytucji powinny się znaleźć? Szanowni Państwo, tak jak powiedziałem, chciałbym, żeby w naszym kraju, także jeżeli chodzi o funkcjonowanie samorządu terytorialnego, były realizowane te zmiany, które będziemy mogli spokojnie nazwać zmianami dobrymi. Chciałbym, żeby to były takie zmiany, które również znajdą Państwa potwierdzenie i Państwa akceptację. Dlatego sprzeciwiłem się planom wprowadzenia ograniczenia kadencji de facto wstecz, jeżeli chodzi o wybory powszechne wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. Dlaczego? Dlatego, że uważam to za swoistą zmianę warunków w toku. To nie było wcześniej zapowiedziane. Jest oczywiście tu druga kwestia, co do której można prowadzić dyskusję. Czy powinno być w ogóle ograniczenie możliwości sprawowania mandatu wójta, burmistrza, prezydenta miasta do dwóch kadencji na przyszłość? I to jest temat do dyskusji. Ja osobiście uważam, że można to rozważyć i że jest to rozwiązanie, które jest porównywalne z kadencyjnością prezydenta Rzeczypospolitej, a więc na tym poziomie dzisiaj już w naszym systemie konstytucyjnym, w naszym systemie prawnym funkcjonuje. Ale jestem tutaj absolutnie otwarty na debatę. Natomiast nie zgadzam się na to, aby tak jak były ku temu pomysły, ograniczyć w przyszłych wyborach możliwość kandydowania tym osobom, które już sprawowały te funkcje wybierane w powszechnych wyborach poprzez co najmniej dwie kadencje. Nie zgadzam się na to, ponieważ uważam, że jest to zmiana, która również zaskakuje państwa wyborców, państwa mieszkańców. I że może być coś takiego wprowadzone, owszem, czyli dwukadencyjność, ale dopiero po odbyciu dwóch kadencji przez tych, którzy zostaną wybrani w najbliższych wyborach samorządowych. Natomiast dotychczasowe warunki w tym zakresie, w tych wyborach, które nadchodzą w 2018 roku, powinny być zachowane. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za tą dzisiejszą obecność. Bardzo dziękuję za tą Państwa pracę. Składam najserdeczniejsze życzenia i podziękowania.
Najserdeczniejsze życzenia Państwu, najserdeczniejsze życzenia Waszym najbliższym, najserdeczniejsze życzenia Waszym wspólnotom lokalnym, Waszym wspólnotom regionalnym. Proszę przekazać ukłony od Prezydenta Rzeczypospolitej, kiedy Państwo wrócicie do siebie, ale chciałem też bardzo serdecznie podziękować Państwa współpracownikom i Państwa najbliższym, czyli wszystkim tym, którzy z Wami na co dzień ponoszą ten trud służby publicznej i w sensie dosłownym ponoszą ten trud, bo z Wami pracują i w tym sensie, że bardzo często to nie jest służba od godziny 8 do godziny 16. To jest zdecydowanie poza normalnymi godzinami pracy, bardzo często służba dla właśnie Twojego samorządu, właśnie dla swojej wspólnoty lokalnej czy regionalnej. To jest często doglądanie inwestycji wręcz prawie że po nocy, kiedy się jeszcze jedzie, kiedy pracownicy zejdą z budowy, żeby zobaczyć na jakim są etapie, ile zrobili, jak to wygląda. Ilu spośród Państwa tak właśnie postrzega i tak właśnie wykonuje tą swoją misję, którą powierzyli Wam Wasi współmieszkańcy. Bardzo serdecznie Państwu za to dziękuję i dziękuję Państwa bliskim za to, że wytrzymują to. Sami Państwo wiecie, że taka służba to nie są tylko miody, to bardzo często są także i wielkie trudy i bardzo często i gorzki smak. Ale życzę Państwu, żeby zawsze, nawet wtedy, kiedy ten gorzki smak przez jakąś chwilę będzie, bo on jest naturalną częścią tej właśnie służby, to żeby na samym końcu był to smak słodki, smak wielkiej satysfakcji, dobrze wykonanego zadania i szacunku ze strony współmieszkańców. Dziękuję bardzo. To było przemówienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy, z racji dzisiejszego dnia, Dzień Samorządów Terytorialnych. Przedstawiciele samorządów odebrali dziś nagrody z rąk pana prezydenta. Wysłuchaliśmy powtórzenia wczorajszych aktualności dnia w Radiu Maryja. Także wydawało się, że to my o psie więcej wiemy, a to pies o nas wie. Przez długi czas.